Tu wszystko się zaczęło przy tej zabytkowej ścielnicy, gdzie przyjął ksiądz Jan chrzest, a później kolejne kroki w kierunku kapłaństwa. Na obrazku prymicyjnym były słowa: potrzeba, aby on wzrastał, ja się umniejszał. Mamy tutaj świętego Jana Chrzciciela w ołtarzu i patron parafii. I tak, moi drodzy, druga rzeczywistość to Matka Boża, kaplica w Sobie, bardzo leżała w sercu, w niebowzięcia. A więc tutaj jesteśmy w Wigilię Niebowstąpienia Pana Jezusa, a zarazem Wigilię Wspomożycielki Wiernych, jak zawsze w maju. Myślę, że to też dla nas znak, dla nas wszystkich, znamy ze strony pokory, jakiejś radości, to jest serdeczności. Wiele ksiądz Jan mi tutaj, ksiądz prałat, wspomógł jako ojciec, ten duchowny, z radością. I wobec tego dziękuję wszystkim za przybycie na tą mszę świętą, a czcigodnego księdza biskupa proszę o przewodniczenie liturgii.